Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tematem naszego dzisiejszego wykładu będą taki temat może filozoficzno-polityczny czy filozoficzno-politologiczny, a mianowicie panteistyczne źródła nowożytnego zjawiska totalitaryzmu. Zanim przejdziemy do omówienia tych źródeł, najpierw trzeba zrobić małą chwilę. Poświęcić musimy wyjaśnieniu samego zjawiska panteizmu. Dlaczego? Dlatego, że termin panteizm jest dosyć skomplikowany i możemy znaleźć kilka jego interpretacji, czy też, może inaczej, kilka jego zastosowań w historii filozofii i myśli politycznej. Po pierwsze, panteizm w taki bardzo klasyczny sposób określa się jako przekonanie, że Bóstwo i materia są jednym i tym samym. Nie istnieje w związku z czym Bóg transcendentny. Po drugie, pogląd, który znajdziemy na przykład u stoików, u Seneki czy u Marka Aureliusza, że bóstwo przepełnia całą materię. W poglądach stoików bóstwo takie określane jest mianem pneumy. No i ta pneuma prawda przepełnia całą materię. Po trzecie, tak jak znajdujemy to u Barucha Spinozy, Barucha, czy jak to woli, bardziej wersję spolszczoną czy zlatynizowaną Benedykta Spinozy, a mianowicie pogląd, że bóstwo i materia są tym samym, ale w tym rozumieniu, że nie istnieje materia jako taka, tylko ma, cała materia jest częścią Boga. I wreszcie pogląd czwarty. Mówi o tym, że panteizm polega na tym, iż duch świata, czyli Bóg, który znów nie jest transcendentny, znajduje się w ludzkich umysłach i to co określamy duszą jest częścią Boga. Pogląd taki znajdujemy u starożytnych, zresztą nie tylko starożytnych gnostyków, a także w aweroizmie łacińskim pod koniec średniowiecza. Często, ponieważ słowo panteizm, jak widzimy, jest troszkę wieloznaczne, zamiast słowa panteizm używa się pojęcia monizm. Monizm, czyli coś jest mono, a więc łączy duszę i ciało i nie, nie istnieje transcendentny Bóg. Dlatego też na potrzeby naszego dzisiejszego wykładu, pod pojęciem panteizm będziemy rozumieli przekonanie, że Bóg i materia tworzą jedno, nie wnikając w poszczególną relację kto kogo tworzy i kto kogo przenika, w każdym razie to jest, bo to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie spekulacja teoretyczna, skoro zarówno materia jak i Bóg, Duch jest jednym, przy czym panteizm, uwaga, nie zakłada ateizmu, czyli nieistnienia Boga. Panteizm jest poglądem teistycznym, czyli głoszącym, że Bóg istnieje, a jedynie przepełnia, czy to całą materię, czy też materia jest częścią Boga, czy też po prostu tak jak to uważali właśnie wspomnieni przeze mnie gnostycy, i aweroiści łacińscy, że dusza ludzka nie jest oddzielnym bytem, tylko jest taką jakąś częścią Boga i dlatego wszystkie dusze ludzkie razem tworzą bóstwo. Gdzie występuje panteizm? Panteizm występuje w wielu nurtach niechrześcijańskiej myśli politycznej. Znajdujemy go na przykład u starożytnych stoików, o których wcześniej wspomniałem, czyli m.in. u Marka Aureliusza czy też Seneki. Jeśli sobie przypomnimy Senekę, to pamiętamy jego śmierć, jego śmierć samobójczą po to, aby uniknąć wyroku śmierci wydanego przez, przez Nerona. Seneka był jednym z najbogatszych ludzi w imperium rzymskich i posiadał środki, aby przynajmniej podjąć próbę ucieczki przed Neronem. Jednakże Seneka tej próby ucieczki nie podejmuje, ponieważ uważa, że człowiek nie posiada wolnej woli. Jeśli cesarz wydał rozkaz zabicia jednego ze swoich poddanych, to ucieczka nie ma sensu, ponieważ wszystko zostało z góry zaplanowane i przewidziane i człowiek nie posiada wolnej woli, za pomocą której mógłby się sprzeciwić temu, co jest dla niego naznaczone. Po drugim, po drugim, przypadkiem panteizmu jest wspomniany przeze mnie gnostycyzm. Gnostycy pojawiający się pod koniec starożytności, bazując czy też dokonując reinterpretacji chrześcijaństwa, twierdzili, że Bóg nie stworzył ludzkich dusz, tylko na początku dziejów nastąpił gdzieś jakaś katastrofa kosmiczna, w wyniku której część Boga oddzieliła się od niego, popadła, została uwięziona w materii i te części Boga uwięzione w materii to są dusze ludzkie i dlatego też dusze ludzkie nie stanowią oddzielnych bytów, tylko część Boga i zadaniem dziejów jest, aby Bóg zgromadził je wszystkie stopniowo, a co ludzie określają mianem zbawienia. Innymi słowy mamy tutaj przekonanie, że nie istnieje ludzka dusza, wszystkie dusze są częścią jednej wielkiej Całości. Pogląd ten troszeczkę w zmienionej wersji głosił potem Averoizm łaciński, wspomniany przeze mnie wcześniej, który twierdził, że Bóg to dusza świata, jak go określano wśród aweroistów, i która to dusza świata składa się z sumy wszystkich dusz poszczególnych, z których każda nie jest oddzielnym bytem. Następnie przypływ panteizmu mamy w czasie włoskiego renesansu. I włoski renesans, znów tutaj odwołując się trochę do gnozy, trochę do platonizmu, trochę do jeszcze innych nurtów, sformułował w wielu swoich przedstawicieli taką tezę, że wszechświat stanowi jedną wielką całość harmonijną a stanowi tą harmonijną całość z tego prostego powodu, że yy, przepełniony jest przez bóstwo, które chrześcijanie nazywają Bogiem i fałszywie uważają, że ma ono charakter transcendentny w stosunku do materii. Yy, klasycznym yy, yy, przedstawicielem tego poglądu był Giordano Bruno, którego wcale nie prześladowano za astronomię, tylko za poglądy astronomiczne, w których wyrażał swoje panteistyczne przekonania. Wreszcie następnie mamy wiek XVII i jednego z największych filozofów panteizmu w dziejach, to znaczy Barucha, czy jak to woli, Benedykta Spinoza, holenderskiego Żyda hiszpańskiego pochodzenia który wyklęty zarówno przez Kościół katolicki, Kościół kalwiński i synagogę własną, głosił pogląd, że nie istnieje odrębność Boga od materii i od świata, tyle tylko, że inaczej interpretował tą współzależność, ponieważ twierdził, że istnieje tylko i wyłącznie Bóg, a cały świat materialny, również ludzie z ciałami, są częścią Boga. W związku z czym Bóg jest wszystkim, a materia tak naprawdę nie istnieje, jest jedną z form, w których bytuje bóstwo. No i wreszcie y, ostatni wielki panteista historyczny, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, który na początku XIX wieku stworzył w swojej filozofii dziejów wielką wizję Filozoficzną czy historiozoficzną, wizję historii, w której Bóg kierując nią i przenikając ją całkowicie, uświadamia sobie własne jestestwo, własny byt poprzez uświadamianie sobie idei wolności. U Hegla ta idea panteistyczna, bardzo mocno połączona jest z elementem gnostyckim, co szczególnie uwidaczniają jego pisma dotyczące religii pisma, które są dosyć rzadko czytane i studiowane zresztą. Pojawia się pytanie, czy jest coś, co wszystkie te koncepcje panteistyczne łączy w znaczeniu politycznym? Tak, a mianowicie łączy je przekonanie o niezmienialności świata przez człowieka. Łączy jest przekonanie, że nie istnieje wolna wola, ponieważ nie ma podmiotu wolnej woli w postaci duszy ludzkiej, ponieważ dusza jest tylko częścią Boga, jak co część panteistów, czy też jest jedną z form wyrażania się materii, którą Bóg przenika, jak są inni panteiści. Jeżeli sobie spojrzymy na systemy panteistyczne, to zauważymy ciekawą tendencję, a mianowicie wszyscy panteiści są zwolennikami władzy, w której nie istnieje wolność jednostki. Część z nich jak na przykład, nie wiem, Seneka, Marek Aureliusz, e, Abweroiści, e, czy na przykład Hegel są zwolennikami władzy absolutnej, e, monarchii absolutnej, władzy cesarskiej, władzy króla Prus absolutnej. Inni, jak Baruch Spinoza, są wprawdzie zwolennikami form republikańskich i uważa się ich często, niesłusznie zresztą, za ojców liberalizmu. To jednakże ich liberalizm jest o tyle fałszywy, czy też jest o tyle niepełnosprawny, byśmy powiedzieli, że mówiąc o liberalnych instytucjach, równocześnie Spinoza zaprzecza wolnej woli ludzkiej i to oznacza, że instytucje liberalne nie działają, czy republikańskie nie działają w sposób wolny, ponieważ z góry jakby wszystko, co się dzieje, jest konieczne, dlatego że Bóg przepełnia wszystko, czy tak jak to jest u Spinozy, Bóg jest po prostu materią. W tradycji zachodniej filozofii politycznej przyjęło się traktować panteizm w związku z czym niejako jako nurt, który jest emancypacyjny z względów historycznych. To znaczy ze względów historycznych w tym sensie, że nowocześni, nowożytni zwolennicy panteizmu równocześnie zaprzeczali chrześcijańskiemu objawieniu. Zaprzeczając chrześcijańskiemu objawieniu panteiści tym samym zaprzeczali po przekonaniu chrześcijańskiemu, że władza pochodzi od Boga. Zaprzeczali poglądowi, że władza stanowi refleks Boga Ojca na ziemi zaprzeczali poglądowi, że cały porządek społeczny i polityczny, który jest legitymizowany powagą czy to Kościoła katolickiego, czy Kościołów protestanckich, jest kościołem wyrażającym jest porządkiem, przepraszam, wyrażającym boską ideę stworzenia, pewną wizję tego, jak świat powinien wyglądać. Dlatego też w tradycji zachodniej filozoficznej utożsamiano panteizm przede wszystkim jako negację, a więc negację no, w duchu liberalnym przeciwko tradycyjnemu porządkowi. Jest to pogląd, który historycznie jest oczywiście uzasadniony, bo rzeczywiście filozofią, czy to Spinozy, czy Hegla, czy innych panteistów, szczególnie panteistów oświeceniowych, czy renesansowych, zwalczano tradycyjny chrześcijański czy katolicki porządek. Ale pojawia się pytanie, czy panteizm sam w sobie rzeczywiście zawiera ten element emancypacyjny? Ja bym na to pytanie odpowiedział w ten sposób. Jako politolog. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, czy istnienie w Rosji partii bolszewickiej Włodzimierza Lenina zwiększa czy zmniejsza pluralizm polityczny, bez wahania bym odpowiedział, że czym jest więcej partii, ideologii, doktryn politycznych w obiegu, tym pluralizm jest większy. Tym niemniej, jeśli się dopuściłoby, a co się stało? Komunistów Lenina do władzy, no to oni natychmiast, pierwsze co robią, budują państwo totalitarne i likwidują pluralizm. Podobnie można powiedzieć o dajmy na to faszystach. Faszyści działający w systemie liberalno-parlamentarnym sami w sobie są elementem pluralizmu, i ponieważ jest więcej doktryn, ideologii partii politycznych, pluralizm rośnie. Ale jeśli partia faszystowska dochodzi do władzy. To pierwsze, do czego będzie dążyć, to zniesienie pluralizmu jako takiego. Politycznego i wprowadzenie państwa totalitarnego, zresztą podobnie jak partia komunistyczna. I podobnie mamy do czynienia z panteizmem. To znaczy historycznie w danej realności, w której panuje monoidowy świat chrześcijański, panteiści stanowią opozycję radykalną i w ten sposób wytwarzają czy współwytwarzają pluralizm i postawy, można powiedzieć, wieloświatopoglądowe, pewnego multikulturalizmu, pewnej przekonania, że nie ma jednej wizji świata nauczanej przez chrześcijan, tylko jest tych wizji świata wielość. Ale w momencie, w którym panteiści dochodzą do władzy ze swoją filozofią, w którym nie ma transcendentnego Boga, w której Bóg przenika wszystko, z filozofią, w której nie ma oddzielnej ludzkiej duszy, czyli podmiotowości jednostki ludzkiej, panteizm prowadzi do totalitaryzmu, zgodnie zresztą z logiką teologii politycznej. Doszliśmy w tym miejscu do pojęcia teologii politycznej. Pojęcie to zostało w 1922 roku wprowadzone i upowszechnione przez niemieckiego prawnika Karla Schmyta. I Schmyt ogłosił, że pojęcia polityczne stanowią sekularyzowane pojęcia teologiczne. Innymi słowy, wszystkie podstawowe pojęcia polityczne znajdują swój pierwowzór w teologii. Szmyt dawał takie przykłady. Ten, kto wierzy w omnipotentnego Boga, ten będzie się skłaniał do poglądu, że państwem powinien rządzić równie omnipotentny suweren. To jest zwolennik monarchii absolutnej. Ci, którzy będą głosić: politeizm, czyli wielość bogów, czyli wielość elementów władczych w niebiosach, ci również będą głosić wielość elementów władczych w państwie. I powstanie nam no, na przykład system arystokratyczny czy jakaś taka monarchia mieszana z podzieloną władzą. Słaba monarchia. Ci, którzy mówi Szmyt, głoszą deizm, czyli przekonanie, że Bóg stworzył świat, ale nie ingeruje w jego rzeczywistość, będąc zwolennikami monarchii konstytucyjnej, monarchii parlamentarnej, w której król panuje, ale nie rządzi, czyli stworzył system, ale potem nie wpływa na jego funkcjonowanie. Tych przykładów oczywiście można by wiele mnożyć. Są one, znajdują się w rozprawie zarówno samego Karla Szmyta, we wcześniejszej, jeszcze pochodzącej z końca XVIII wieku, tomie drugim teorii władzy politycznej, i religijnej Luis de Bonalda, czy też w pismach niektórych hiszpańskiego konserwatysty z połowy XIX wieku, z okresu wiosny ludów Juana Donoso Corteza. A teraz się pojawia pytanie: a gdzie będzie pan ten? czego odpowiednikiem politycznym będzie Panteizm. Co ciekawe, u samego Bonalda nie pojawia się on w rozważaniach, ale pojawia się on u Donozo Corteza i u Szmyta. Szmyt Schmitt stwierdza, że Panteizm, dla którego wzorzec dla niego stanowi myśl polityczna, Spinozy, który zresztą jest panteistą, i żana jacques Rousseau, który wprawdzie nie jest panteistą, jest deistą, ale według Szmyta, coraz bardziej skłaniając się do rozwiązań panteistycznych, przybiera ten sam kierunek myślenia politycznego. Istotą panteizmu po przełożeniu tego na kategorie polityczne będzie demokracja. W której lud wszystkim rządzi i wszystko, ale to absolutnie wszystko, przenika. Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia nie tyle z wszechwładzą ludu, co z jego wszechprzenikaniem wszelkich najdrobniejszych nawet spraw publicznych i prywatnych. Tak jak Bóg, mówi Szmyt, przenika wszystkie rzeczy, wszystkie byty materialne, ciała ludzkie, jest częścią, ludzkie dusze są częścią Boga. Tak samo odpowiednikiem sekularyzowanym tego systemu, mówi Szmyt, jest forma demokracji, w której lud nie tylko rządzi, i podejmuje decyzje, ale przenika wszystko niczym ta stoicka pneuma. Nie mamy tutaj, w związku z czym, mówi Szmyt, do czynienia z czymś takim, co dzisiaj określamy mianem demokracji liberalnej. Jest to raczej coś, czego Szmyt nie bardzo umiał wtedy nazwać, a co zaczęło się po II wojnie światowej określać mianem demokracji totalitarnej, od znanej książki Jakoba Talmona o tym, że właśnie tytule. Demokracja totalitarna jest to demokracja, w która nie ma charakteru liberalnego. To demokracja, w której lud przenika wszystko i podejmuje dosłownie wszystkie decyzje. Traktując państwo jako narzędzie, za pomocą którego dokonuje interwencji we wszystkie sprawy. I ponieważ Schmidt w innej swojej rozprawie o sprzeczności pomiędzy demokracją i parlamentaryzmem, a pisze to na podstawie obserwacji włoch faszystowskich, dochodzi do wniosku, że ponieważ lud w prawdziwej demokracji chce rządzić sam, a nie za pomocą Partii politycznych i parlamentaryzmu, które wypaczają jego wolę, to summa summarum jest w stanie dokonać tylko w jeden sposób, a przelewając całą swoją władzę na wodza, na ducze, czy w języku niemieckim firera. I w ten sposób taki ducze czy firer, jedynowładca rządzący w imieniu ludu, przenika całe państwo za pomocą aparatu państwowego, prawa publicznego, ustaw. I w ten sposób, mówi Karl Schmitt, rodzi się coś, co określa mianem państwa totalnego. A co dzisiaj bardziej precyzyjnie późniejsza politologia i nauki prawne zdefiniowały jako państwo totalitarne? Jest to państwo, w którym nie ma praw jednostki, nie ma praw korporacji zawodowych, nie ma praw regionalnych, nie ma autonomii kościoła od państwa, ponieważ wszystko zostaje przeniknięte przez. Władzę publiczną działającą z uprawnienia ludu ingerującą we wszystkie kwestie polityczne i społeczne. Co ciekawe, podobna myśl pojawia się również u innych teologów politycznych, nawet u młodocheglistów i u samego Marksa. Mianowicie Marx uważa, że komunizm oznaczający zniesienie własności prywatnej. Zniesienie państwa i zniesienie prawa wymaga absolutnego ateizmu, czyli niewiary w Boga. Dlaczego? Dlatego, że Marx stwierdza, że każdy system, w którym ludzie wierzą w Boga, ma swój wymiar teologiczno-polityczny. Zraicyzowaną pojęciem Boga jest pojęcie państwa. Dlatego powiedziałby Marx system panteistyczny może zanegować dotychczasowe państwo liberalne, ale nie państwo jako takie, ponieważ byłoby to właśnie państwo wszechprzenikające. I tutaj wychodzi nam kolejny, chociaż przedmarksowski, myśliciel wspomniany przeze mnie wcześniej Juan Donozo Cortez, który w okresie wiosny ludów analizując wczesne pisma socjalistów doszedł do wniosku, że socjaliści są w bardzo poważnym błędzie filozoficzno-teologicznym, jeśli chodzi o własne usytuowanie w stosunku do Boga. Dlaczego? Donozą mówi, że socjalistom się wydaje, że są ateistami, ale tak nie jest, ponieważ socjaliści twierdzą, że państwo ma stać się właścicielem wszystkich dóbr, ma zarządzać wszystkim. Wpychać swój paluszek w każdą najmniejszą, nawet ludzką sprawę, opanować ekonomię, likwidować Kościół, stworzyć wielką, wszechprzenikającą ideologię. I do nocy odpowiadając sobie na pytanie, czy ateizm jest źródłem takiego rozumowania, podobnie jak Marx stwierdza, że nie. Dlatego że ateizm oznaczałby brak Boga, czyli brak państwa. A oni chcą stworzyć państwo monstrualne, wszechprzenikające. I Donozo Cortez bez wahania wskazuje, że socjaliści, cokolwiek o sobie by w rzeczywistości nie mówili, tak naprawdę są panteistami, ponieważ chcą stworzyć państwo Boga. Państwo, które będzie zarządzało wszystkimi najdrobniejszymi ludzkimi sprawami. Będzie to państwo Bóg które będzie niczym u stoików przeniknięte przez pneumę socjalistyczną i państwo, w którym nastąpi niepokalane poczęcie człowieka, ponieważ będzie to państwo, które będzie zdolne do całkowitego przekształcenia rzeczywistości politycznej, społecznej, religijnej, kulturowej. Dlaczego? Dlatego, że wraz z negacją transcendencji następuje, mówi Donozo, negacja przekonania, że człowiek rodzi się skażony grzechem. A jeśli człowiek nie rodzi się skażony grzechem, to za pomocą państwa Boga jest w stanie odmienić cały system polityczny, społeczny, ekonomiczny, kulturowy, religijny, rodzinny i cokolwiek jeszcze sobie wyobrazimy. Panteistyczny socjalizm, mówi Donozo, głosi swojego rodzaju coś, co określa mianem apokalipsy człowieka. To znaczy, za pomocą państwa człowiek stanie się stwórcą i bogiem dla samego siebie. Państwo takie oczywiście nie będzie wolnościowe i liberalne, ponieważ tak jak w panteizmie Bóg przenika wszystko, tak w państwie socjalistycznym, mówi Donozo, państwo będzie przenikało wszystko, bez względu czy będzie miało ono ustrój formalnie, demokratyczny, absolutny, despotyczny, czy jakikolwiek inny. Donozo uważa, że socjalizm prezentuje kompletny system teologii politycznej, panteistyczny, który stanowi całościową. Jak to się mówi w filozofii holistyczną, czyli właśnie całościową odpowiedź, kontrpropozycję dla teologii Kościoła katolickiego. Ta całościowa propozycja w języku współczesnej politologii to oczywiście ideologia, ale jeszcze wtedy, za czasów Donoza, w połowie XIX wieku, pojęcie to nie było rozpowszechnione. I teraz musimy z perspektywy tych rozważań Karla Szmyta, Donozo Corteza, zadać sobie pytanie, dlaczego, co takiego jest w panteizmie, czyli w przekonaniu, że Bóg i materia są tym samym, że panteizm przodkuje, czy też zapowiada ideę totalitaryzmu. Po pierwsze, idea, że Bóg przestaje być transcendentny. Oznacza to, że e, państwo, które jest sekularyzowaną, zlaicyzowaną wizją Boga dla ludzi, e, również przestaje być transcendentne. Nie ma rozdziału pomiędzy państwem i społeczeństwem. Jest tylko i wyłącznie jedna wielka całość. I ponieważ nie ma rozdziału pomiędzy państwem i społeczeństwem, nie ma oddzielnych praw państwowych i praw dla społeczeństwa, dla jednostek. W systemie panteistycznym nie ma miejsc wolnych bez Boga. Bóg bowiem w systemach transcendentnych, takich jak na przykład chrześcijaństwo, ale również czy islam, czy, czy, czy judaizm, stworzył świat, nadał temu światu, Prawa i dał ludziom wolną wolę. Możecie postępować tak, a nie inaczej. Tu są prawa. Jeśli nie będziecie postępowali zgodnie z tymi prawami, to po śmierci spotka Was kara. Jeśli będziecie postępowali zgodnie z tymi prawami, to po śmierci zostaniecie wynagrodzeni. Czyli Bóg jest wielkim prawodawcą, ale Bóg nikogo do niczego nie zmusza, zostawiając wolność wyboru. Jeśli jednak Bóg przenika cały świat, to również Jego prawa muszą przenikać cały świat i nie ma miejsc wolnych, które z punktu widzenia tak rozumianej konstrukcji państwa byłyby neutralne. To prowadzi do drugiego postulatu panteistycznego, który ma charakter pretotalitarny, a mianowicie zaniku dualizmu, czyli rozróżnienia na prawo publiczne i na prawo prywatne. Dlaczego? Dlatego, że prawo publiczne i prawo prywatne ma swoje uzasadnienie w tym, że władza stanowi refleks Boga. I tak jak Bóg ustanowił swoje prawo Boże poprzez objawienie, poprzez dekalog, tak władza stanowi swoje prawo publiczne. Innymi słowy, wszystko to, co nie zostało przez Boga zadekretowane jako dobre lub złe opiera się na zasadach moralności wynikłej z prawa natury, czyli z tego, co ludzie swoimi rozumami uznali za dobre i złe. Prawo Boże na przykład nie określa cen chleba w piekarni, ani na przykład nie określa umów dwustronnych, w prawa prywatnego, na przykład, nie wiem, płaca robotnika czy zakres jego obowiązków. Jeśli jednakże znosimy a panteizm to robi, rozróżnienie pomiędzy materię, człowieka i Boga, i Bóg przenika wszystko, to jego odpowiednik teologiczno-polityczny, czyli państwo wszechprzenikające wszystko, państwo totalitarne, nie jest w stanie znieść istnienia prawa prywatnego, czyli umów dwustronnych, ponieważ ustawodawca będzie dążył, aby za pomocą prawa państwowego ustaw regulować co się tylko da, tak żeby wolność ludzka do zawierania umów dwustronnych, czyli prawa prywatnego, była jak najmniejsza, a najlepiej w ogóle wyeliminowana. I system zarówno komunistyczny, jak i system na przykład we Włoszech faszystowskich, oficjalnie mówią o konieczności znoszenia, i ostatecznej likwidacji prawa prywatnego. Po trzecie, y, Panteiz zakłada, że ponieważ dusze ludzkie, czy też cały świat i Bóg stanowią jedno, to pojawia się pytanie, czy istnieje tutaj coś takiego jak wolna wola. Jeżeli Bóg przenika wszystko, to czy ja mogę tą pięć zacisnąć? zacisnąć, jeśli Bóg sobie tego nie życzy. Czy jeżeli Bóg mówi, że moja pięść ma być otwarta, a ja mówię, że ma być zamknięta, to czy mogę to zrobić siłą woli wbrew Bogu, który przenika wszystko, a więc również moją dłoń? Odpowiedź jest banalnie prosta. Skoro Bóg przenika wszystko, no to moja wolność woli nie istnieje. W ogóle moja dusza, mówią panteiści, nie istnieje, ponieważ cały ja, jak są część panteistów, lub przynajmniej moja dusza, a więc również rozum, są częścią Boga. Więc nawet nie jest możliwe, żebym chciał inaczej niż Bóg. I w takiej sytuacji pojawia się pytanie: jeżeli nie ma wolnej woli, to nawet jeśli ustanowimy instytucje liberalne, tak jak to planuje Spinoza, to co mi po instytucjach liberalnych, jeśli wszystko jest z góry zaprogramowane, bo Bóg tak chciał? To czy decyzję podejmuje jednostka, czy ciało 400-osobowe, nie ma znaczenia, skoro Bóg i tak zadecydował, ponieważ przenika cały świat, jaka będzie jego decyzja. Innymi słowy, panteizm odrzucając wolną wolę, odrzuca jakiekolwiek źródło ludzkiej wolności. To zresztą pokazuje znany, wielokrotnie omawiany w literaturze panteizmus streit, czy tzw. spór o panteizm, kiedy pod koniec XVIII wieku niemieccy filozofowie, zachwycając się Spinozą, z drugiej strony doszli do wniosku, że jego poglądy o braku ludzkiej woli prowadzą wprost do jakiejś władzy despotycznej, nieznanej wcześniej i próbowali, czemu część się sprzeciwiała, nazwijmy to, yy, 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 część się sprzeciwiała, nazwijmy w ten sposób, że to byli tacy no, yy, yy, spinoziści ortodoksyjni yy, i to właśnie była próba wprowadzenia do panteizmu spinozu elementu wolnej woli, którego oryginalnie tam yy, nie było. Oni się po prostu zorientowali w Niemczech, że Spinoza głosząc program radykalnie laicki, antyreligijny i antychrześcijański, który im się podobał i widzieli w tym zarodki liberalizmu, tak naprawdę sam jest zwolennikiem państwa despotycznego na nieznaną wcześniej ludzkości skalę. No i wreszcie element czwarty, który by trzeba tutaj wprowadzić, to jest taki element zaczerpnięty z argumentacji Erika Fegelina w jego pięciotomowym dziele Order and History, które tu po części jest tłumaczone, zostało przetłumaczone na język polski. A mianowicie problem taki, że jeżeli mamy przekonanie, że Bóg przenika wszystko, to pojawia się pytanie nie tylko o wolną wolę. Pojawia się również pytanie, czy możemy sobie wyobrazić i chcieć, Stworzenia świata innego niż zastany. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy transcendencję i Boga transcendentnego, który objawił się światu i dał swoje prawa, czy też jak mówi Fegelin, poprzez niektórych filozofów greckich, tzw. noetycznych, filozofowie sami doszli do tych praw nawet bez idei Boga objawionego no to dzięki temu, mówi Fegelin, istnieje wolność, ponieważ możemy nasz świat porównywać z tym, jak być powinno, ponieważ nasza dusza jest w stanie dotrzeć do tego, jak być powinno i stąd się, biorą się takie pojęcia jak etyka, moralność, prawda, dobro itd. i tak dalej. Jeżeli nie ma tej transcendencji, mówi Fegelin, to w takiej sytuacji zostaje nam tylko świat dany jako jedyny konieczny. A więc to oznacza, że nie możemy sobie nawet pomyśleć, jak wyglądać może dobro, prawda i sprawiedliwość. Więc innymi słowy, nie tylko nie jesteśmy się w stanie fizycznie zbuntować, nie jesteśmy w stanie nawet wymyśleć alternatywy dla świata, ponieważ nie znamy jakiejkolwiek obiektywnej, pozaświatowej idei dobra, prawdy i sprawiedliwości. Więc to już nie tylko jest kwestia niewoli fizycznej, że nie możemy na przykład otworzyć pięści w woli Boga przenikającego tą pięść, ale nawet nie jesteśmy we własnej głowie wolni, żeby stworzyć świat alternatywny. I jak dojdziemy do tego, wszystkie te argumenty zbierzemy w całość, dochodzimy do wniosku, że panteizm tworzy wizję świata, w którym władza polityczna przenika wszystko. I to czy ta władza będzie władzą despotyczną jednostki, czy to będzie monarcha absolutny. Czy to będzie Adolf Hitler, czy to będzie yy, Lenin, Stalin, Mussolini, czy też na przykład będzie to parlament, czy jakiekolwiek inne ciało, prezydent, to nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę yy, wszystkie systemy panteistyczne oparte są na przekonaniu, że władza przenika wszystko. I nie można zrobić bez władzy absolutnie niczego. To jest taki przykład, który podał w, w jednej ze swoich prac na początku XIX wieku francuski liberał Benjamin Constant, mówiąc o różnicy pomiędzy pojęciem wolności ludzi starożytnych i współczesnych. A mianowicie ludzie współcześni uważają, że wolność polega na tym, że mogę robić i myśleć co chcę. Podczas kiedy ludzie starożytni mówi Konstał byli przekonani o tym, że wolność polega na tym, że na przykład w Atenach wybiorę władzę i następnie, ponieważ wybrałem władzę, to jestem wolny. Idę do urzędnika z tak nieprawdopodobną duperelą, ale grek musiał to zrobić, a mianowicie wymienić strunę w zepsutej harfie. Struna się zerwała. I zamiast wymienić ją samemu, tak jak się to dzisiaj robi, yy, mówi Konstantin, urzędnik musiał wydać na to zgodę i grecki wolny obywatel musiał po tą zgodę się udać. I Grek mimo wszystko uważał, że jest wolny, bo jest obywatelem i współwybiera tą władzę i sam może być tym urzędnikiem, który daje zgodę na założenie nowej struny. Yy, ale to nie jest przypadek. Zauważmy, że grecki system religijny jest systemem jak najbardziej panteistyczny. Wszyscy greccy bogowie, boginki i tak dalej to są bogowie, którzy personalizują siłę przyrody, bóstwo przenikające wszystko i które, można powiedzieć, dokonują jego nazwania i pomyślenia w kategoriach ludzkich jako boga, bogini, boginek i wszystko w Grecji tak naprawdę jest jednym bogiem, który zostaje upersonifikowany, uczłowieczony w postaciach przypominających człowieka i które nadawane są imiona. Ale to wszystko jest przeniknięte przez jedno wielkie bóstwo, dlatego nie istnieje we wczesnej starożytnej Grecji jakikolwiek pogląd o ludzkiej wolności to jest to, co na przykład szkoła frankfurcka Horkheimer i Adorno piszą w dialektyce oświecenia na początku, mówiąc o tym, że w Iliadzie, nawet jeżeli Hektor, czy tam z Achillesem, Hektor czy Achilles walczą ze sobą, to jest ten sposób, że jeden rzuca oszczepem, a Atena niesie oszczep, a Zeus tego drugiego zasłania. Czyli to przekonanie, że nawet w takich rzeczach nie istnieje wolna wola, tylko to nie zależy od Wynik walki od ludzi toczących tą walkę, tylko od bogów, którzy kierują ludźmi. W Homer w Iliadzie określa człowiekiem mianem chros, czyli taka można powiedzieć, bryłka materii, taka. Laleczka, do której Pan Bóg, znaczy Pan Bóg, Bóg przenikający w wszechświat, wkłada swoje paluszki, prawda, i, ją, i nią manipuluje. Podobnie Arystoteles na przykład odmawia zajmowania się astronomią. Dlaczego? To dlatego, że uważa, że jak się spojrzy wieczorem na niebo i zobaczy się tam różne gwiazdy i planety, to studiowanie ich ruchu nie ma sensu. Dlatego, że to nie dzieje się wedle żadnych praw mechaniki. Czy według praw kosmosu, tylko to są prawa bogów. I w każdej planecie mieszka jakiś Bóg, i to on kieruje nią, czy w ka każdej gwieździe, kieruje nią, w którą ona się przemieszcza strony, i to się nie odbywa według żadnych reguł. Nie jest przypadkiem, że Grecy nie stworzyli żadnych wielkich, wybitnych, przynajmniej w tej Grecji właściwej, nie stworzyli, nie, nie wydali światu wielkich astronomów. No i wreszcie pojawia się pytanie, czy ten system prowadzący do totalitaryzmu znaleźć można tylko i wyłącznie w systemach stricte panteistycznych, to znaczy w tych, w których zakłada się, że bóstwo przenika materię. Myślę, że można wyróżnić przynajmniej dwa systemy, które z panteizmu pochodzą, i które same ogłosiły się mianem ateistycznych, ale które cały czas myślą w perspektywie panteistycznej. Po pierwsze jest to mechanicyzm oświecenia. Mam tutaj na myśli takich filozofów jak Paul Dolbach, autor Systemu Przyrody, Gillien de la Métrie, autor Człowieka Maszyny czy wreszcie Markis de Sade, który jest Holbachistą, prawda? Czyli z tego pola Holbacha bardzo dużo czerpi i ciągle przywołuje jego rozważania. O cóż chodzi? A mianowicie wszyscy ci trzej filozofowie twierdzą, że Boga nie ma. Ale materia zachowuje się tak, jakby miała charakter rozumny i racjonalny, ponieważ zawsze układa się w takim kierunku, żeby nadać historii pewien sens. O i oni twierdzą, że ludzka wolna wola nie istnieje, ponieważ materia funkcjonuje tak, a nie inaczej, wszystko się musi co do najdrobniejszego szczegółu zdarzyć tak, jak. Zostało ustawione i zaplanowane. Tu się pojawia pytanie przez kogo. Oni, uważając się za ateistów, przynajmniej Olbach i Lametri, uciekają od tego pytania i twierdzą, że no to z pierwszego ruchu kulki prawda, w postaci tych prawda, atomów się tak ze sobą zderzały, nie inaczej, to tak musiało być. Ale tu się pojawia pytanie, a kto to tak ustawił, że to tak musi być? Oni od tego pytania uciekają, uważając się za ateistów, ale tak naprawdę ich materia ma charakter inteligentny, a więc ich materializm, tak naprawdę gdzieś jest podszyty panteizmem, który oni ukryli, albo się go wyparli, po to, żeby dla większego efektu i e, większego szokowania opinii publicznej ogłosić się, że nie wierzą w Boga. E, u Markiza de Sade mamy troszeczkę inny system, dlatego, że on będąc materialistą e, i biorąc swoje idee tego, że wszystko jest konieczne i materia działa tak, jak działa i nic jej nie jest w stanie przeszkodzić w wprowadzeniu historii świata jest konsekwentny, ponieważ wprowadza element przenikającego to wszystko Boga. W nie jest to Bóg chrześcijański. On jest po pierwsze też przenika materię. Po drugie, istotą tak pojętego bóstwa u Markiza desat jest to, że jest on zły. I dlatego historia świata wcale nie zmierza ku dobru, jak yy, głosiła cała plejada filozofów oświecenia, tylko zmierza ku złu. Dlatego, że Marquis de Sade twierdzi, że istotą bóstwa jest zło, istotą świata materialnego jest zło, istotą człowieczeństwa jest zło. I co byłoby największym złem przeciwko bóstwu, światu i człowiekowi? Markiz de Sat nie ma wątpliwości. Być dobrym. I w dobro, dlatego zawsze u Markiza de Sat musi przegrać. Musi przegrać, ponieważ dobro oznacza wolną wolę człowieka, która musi zostać zgięta przez to, co konieczne, czyli zgięta przez materię, która działa tak, aby wygrało zło. No i wreszcie ostatni przykład systemu postpanteistycznego. Marksizm. Marksizm i jego wizja dialektyki historycznej, materializmu historycznego. Tu mamy również system, w którym teoretycznie rzecz biorąc Boga nie ma, ale materia i stosunki gospodarcze. Tak napędzają świat, że ten świat jego historia ma pewien z góry przewidywalny kierunek i dlatego Marx może powiedzieć, co będzie dalej, że będzie rewolucja, socjalizm i komunizm. A więc to oznacza, że historia ma sens, mimo że nie ma Boga. Innymi słowy, Bóg można powiedzieć, który zostaje odrzucony, przemienia się w materię. To nie jest przypadek. Marx pochodzi z porządnej żydowskiej rodziny, gdzie wychowano go w wierze religijnej. E, aczkolwiek potem przeszedł formalnie na protestantyzm wraz ze swoją rodziną. E, I jest heglistą. Poprzez Hegla poznał panteizm i, e, i można powiedzieć, dokonał syntezy chrześcijaństwa i judaizmu z panteizmem. E, która to synteza wyraża się właśnie w tych żelaznych prawach kierujących e, historią. E, I e, historia sama. Urzeczywistnia swój sens w postaci ewolucji ekonomiczno-politycznej. To jest nic innego niż Hegel, tylko Hegel przeniesiony z teorii, zgdybania o historii do praktyki, czyli do postulatu przeprowadzenia rewolucji, która oczywiście jest rewolucją konieczną. Dlaczego? Dlatego, że materia taki wydała wyrok. I materia, w związku z czym, Traktowana jest jako też byt inteligentny. Mamy tutaj z niczym innym do czynienia niż z pewną bardzo, bardzo mocno zlaicyzowaną, sekularyzowaną wersją panteizmu. Dziękuję bardzo. Był to wykład na temat panteistycznych źródeł totalitaryzmu. Tradycyjnie Państwa zachęcam do oglądania innych filmów. Zachęcam Państwa do lajkowania, zachęcam Państwa do subskrybowania, a przede wszystkim bardzo proszę o wsparcie finansowe dla naszego kanału. Numer konta pokazuje się zapewne w tej chwili, a również znajduje się poniżej w, przy opisie filmu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.